No. I mów. Siema, siema. Tutaj Rafał Fołdy. Ale... Dzisiaj jest w odcinku będzie prezentacja maszyn. W dzisiejszym odcinku będzie prezentacja maszyn. Rolniczych oczywiście. No to jest gospodarstwo tej PGR. Gospodarstwo to jest PGR. Weź przesuń. No, No. po siedzi stawik No siedzę się, a... i powiedz, jest mapa jest farmy dla dziewiątki. Mapa jest... Mapa jest farminga... Dziewiątki. Dziewiątki, no dobra. No dobra, no to aleluja. Ale dobra. Powiedz, jestem w domu. Jestem przy domu. Wysłałem. Wyszedłem... Chodzę, żeby pytać was na rolnicę. wypakować maszyny rolnicze, to jest prawda... Studnia przysłowiowa. Studnia szczęścia, powiedz. Studnia szczęścia, dobra. Tutaj Buda, znaczy no, no Buda, no dla psa, no wiadomo, no. Powiedz, jak tu mieszka Aleksa. Tu pamiętam, a mieszka Aleksio, no tak. Tutaj pokaż, widzą. Siema widzowie, to ja Damian Petrus 2.1 i napełni. Naciska z R. Podchodzi z bliska. R. Aha. Co zrobiłeś? A nakarmiłem psa. Żeby nie zdechł pies. A to mamy o. Wóz przysłowiowy. Kiedyś drzewo nim dziadek mój woził. Pracownikami powiedz. Pracownikami. No a teraz idziemy. Teraz zapalę lampkę. Teraz idziemy na jednego. O, jest właśnie Reksiu. No, dobrze. Tu jest Mamy taka fopa na zębie. na narzędzia drzewo tam. Powiedz, No. że masz kury i krowy. O, kury i krowy, no tak, dobrze. Tutaj mam wjeżdżalnie moje wnuczki, jak wjeżdżają, to się bawią. No tak. Betoniarka. Cement. Cegły. Gruz. No dobra, no grów są, dobra. To jest to, kiedy dom się budowało. Kiedy się dom budowało, no właśnie. I tu są, o. I powiem, budka z prądem jest. Wódka z prądem jest. Oj, taczka jest. Na beton. Na beton, na cegły. No. Wszystko jest. To tu wszystko jeszcze potrzebne. Moje gospodarstwo jest oświetlone. O, mojego gospodarstwo oświetlona, A tu powiedz, stara sopa. Już nieaktywna. stara fopa nie, już nieaktywna, szkoda. Może wszedł do niej. Chętnie. O. Tutaj pokaż. Tu kurwa. Tutaj jest takie fajne Tu tuśki. powiem kiedyś. Tu jestem. Oła. Aj, no, już mój facet się do tego. Pasterz, jest wszystko dobrze zrobione. Bo nie sądzę, Rafał nacinał taba i teleportował się na maszynę, ale maszyny to nie są jakie wymyślita, bo Rafał idzie zobaczyć ten. Zapomniałem jak to się nazywa, bo chciałem Rafałowi po prostu przypomnieć. Co to Rafał się nazywa, bo ja zapomniałem. To jest kontener na jakieś te takie. Powiedz, kiedyś Tir przyjechał. No Tyr Meblami kiedyś było. przyjeżdżał i zabierał tam na jakieś takie. Takie użyte meble. No takie użyte meble, takie jakieś takie. Takie w Wyperalu. Wypelel, no tak. No A tutaj powiedz. Tej kurwy. dobrze. Tutaj mamy kurnik. Trzeba jajka ogarniać i sprzedawać jajka. Właśnie i karmić się, tylko kur jakoś nie widać. Ale na razie nie ma, bo na rasu posło. A. A kiedy dziadziuś, wiecie co zrobił. No dobrze. A tutaj mamy wyjazd przeciwpożarowy i wyjazd szybko do wyjazdu. Czyli szybko wyjechać ma potrzebę, żeby się nie męczyć bramą. Dobrze, a teraz widziałeś? Tam, maszyny pokaz, widzą, że widzowie byli z Rafała dumni, zadowoleni. Już nie biegli, tu odpust. Tu? Tak. Co mów, mów, co robi. O, jest kopaczka. Mam taką samą na wsi. Ja też. Pójdę do ziemniaków. Do ziemniaków. Tu jest biwon.
odremontowany. Naprawiony tam, bo fejewkę się połamie. O, można chyba iść ładnie. A tam jest, nie pokazałem. Dawaj, tam z tyłu, za tobą. Nie tam? Tam, za drzwiami. Nie tu? Widzę czerwone znać. A, tu jest header do bifona. Gdzie można wowę kosić, nie? No, pokaż, co tu widzisz, no, tu na górze to wielkiego, co to jest? To jest flaga Polski na fei. A to co to jest? PGR-owska obora. PGR-owska obora. No tak. Dobrze. Powiedz, silowna kiszonka. Silowna kiszonka. Tu, Rafał, mogę, możesz pokazać, jak to się otwiera? Jest. Chcę zobaczyć, po prostu, bo jeszcze tego nie używałem. No i tak tutaj jesteśmy w obozie. Przysłowiowej. Przysłowiowej. Na razie krup nie ma, bo kiedyś dziadek sprzedał, bo już źle się czuł i nie miał siły. I Rafał firmę ma, PGR. A kiedy przysłowiowej, to zobaczy ta krowy. No dobrze, to teraz idziemy do przysłowiowego Ursusa. Czyli w dzisiejszym odcinku Rafał pokaże maszyny rolnicze. 60. Sypek. Tak się mówi, prawda? A, sypek. No tak. Pomarańcowy, fajny. O, właśnie taki. Tylko czemu on tablicz... Dlaczego one tablicz nie mają? I te małe traktory to są traktory po dziadku. A te duże to Rafał. Za dziadka pieniądze kupił. I Rafał, pokazuj te marki. Mów. A, no dobra. Tu jest... Tam pokaż, bo tego nie pokazałem. I powoli chuj, bo po prostu nie ogarnę, jak pokazać. Bo wiem, żeby nie biec. Dobra, Ursus 30. Pokaż gabinę, żeby wiedziałeś się nie pytali. No tak. Teraz kolejną maszynę pokażę. Dobrze. Tu jest... Sypek. Bo już pokazywał Rafał. Którym chętnie bym się przejechał. Sami dalej też pokaz. Tu jest tego nie... Fend. Wtórem. Wtórem. O, właśnie. Tutaj jest... Te Ursus. C1012 Ursus. Podobnie jak w prawdziwym życiu, jak mój wujek ma. Waltra. No dobra, widzę Waltra, bo Rafał nie się dosłownie. Te duże maszyny to Rafał kupił, a te małe to jego dziadek kupił. I Holland. T7. T7. Największy ciągnik na rolnictwie moim. I powiedz, że na główną maszyną na farmie. Główną maszyną na ranczu. Teraz ich tutaj. Potem pójdziesz tam, gdzie kombajn, bo nie pokazałeś federa. Rzeczy, które to jest Fortis, kosiarka do trawy. Powiedz. To jest Fortis, trawa do... Znaczy kosiarka do trawy. Fortis, bo to jest takie typowo ala ruskie. Z hederem taka typowo umożliwia szybciej skoszenia trawy. Bo PGR było używane. Bo to jest header. Header do tego kombajnu to taki typowo najprostszy kombajn taki w życiu na PGR. A tutaj teraz Rafał będzie prezentował maszynę kolejną. No co jest? Puch? Te nowe maszyny to Rafał kupił. No bo to jest... Puch, iloskibowy? Czteroskibowy. Czteroskibowy sal Ford. Tak jest tam. Albo pokaż jeszcze dokładnie. Bo ja bo 17 kiedyś go używałem, Rafał. Salford, tak, bo ja czasami za Rafała mówię niektóre rzeczy, które Rafał nie umie. Kultywator? Kultywator kucht. Jak Rafał by powiedział, by kuchnia powiedział. No to tak Rafałowi tak się zdarzyło. Tu jest to pryskiwacz. No nie jest opryskiwacz. Przesąsarka. No tak. No dobrze. Kronę. Tak?
Kronę powiem. A, krona, a. Wziąłem koronę. Korona, i gdzie tam? To jest... Rosjewacz na wozu. Rosjewacz na wozu. Też kuchnia. Dziękuję. Te duże maszyny to Rafał kupił. Przyczepa. Chyba autosanka rozwaliła się i Rafał musiał nową kupić. Starman. A ten bizon był zepsuty całkiem, nie dało się uruchomić. A Rafał powiedział... Rafał miał bardzo brzydko, ale nie powiem. Tam nie pokazać tego obsadnika. Ale widz, tam był obsadnik. Ty pokazałeś, żeby widzowie dupie ci nie zawracały. Zatem tutaj masz. O tu. A to... Obsadnik, jakby coś nie dało rady. No. Także... Jest prosto, bo tam nie pokazałeś do tego, do traktora. Co się zbie... Podczepia się i tak. I właśnie. O. Przesiłowa. Przesiłowa ta. No. Myjka, popularna. Myjka, no tak. Taka tej serii Rafał ma, bo ponieważ ja go lubię. On go kiedyś będzie zmieniał na lepszą. Tu wejdź. I w lewo. Tu pokazywały. To jest... Prąd na światło. Prąd na światło, no. Tam, teraz. Tu jest... Widły do tura. Nie, do palety. A do palety? To jest do otrzymywania śniegu albo piachu. Nie, to nie to jest. To jest... łycha. Można powiedzieć przysłowiowa. Łycha przysłowiowa. A tu masz już widły. A to są widły przysłowiowe do... Do belki. Do gnoju. Nie do gnoju, nie wejdzie. No dobra, no. Sorry, przepraszam, Rafał się pomyli, co to do belek. No dobra, do belek. Bo Rafał się wymknęło, się przez przepadek. Trudno, rośnie to rośnie. Stare to rośnie. Dalej. Nie dalej. Nie pokazałeś do końca. Tu pokazywałeś. I tam. Tam nie pokazywałeś. Opryskiwacza nie pokazałeś. Nie tu. Do tyłu i cały czas do tyłu. Nie. Tam na pro. Za. I powiedz, co to wielkiego jest, Rafał. A, to jest ten, no. Filos na zbowę. Za ciężko zarobione pieniądze kupiłem. Za ciężko zarobione pieniądze kupiłem. To a jest. Kiedyś był inny silos, stary, ale się walił i musiał Rafał wymienić. To jest do wyśpiewania zbowa. Taki fajny, taki fajny coś. Taki... Zbiornik, po prostu podjeżdżasz i wysypujesz. A, to jest ten... Unia taka... Rozsiewacz na wozu. Rozsiewacz na wozu. Tutaj jest ta... No. Pottinger. Tamto była z gabiarka, a to jest przez... Tamto było przez sensorka, a to jest gabiarka. Gabiarka? Bo ja to sobie mylę. No dobrze, to jest opryskiwacz. Kruchowiaka. A to i nowy nabytek, co wczoraj Rafał kupił, bo spaliła mu się kostkująca sitma. Prasa i Holand. Tak, kupił razem z Holandem. Wczoraj. No dobrze. To... A teraz tu jeszcze coś. Paliwo. A tu jest paliwo. Mówię, piwo to moje paliwo, bez piwa nie ma paliwa. Piwo to moje paliwo, bez piwa nie mam paliwa. No, wiadomo, nie? No. Ta, co to? Co tam ja widzę? Powiedz widzom, ja też jestem ciekawy. To jest siewni, a nie tak. Tu jest takie fajne... Siarka stara, tylko Rafał wziął farbę typową i pomalową. Tu jest... Siewni po dziadku też pomalował. Siewni po dziadku. Tak. Tu jest drugi siewni po dziadku. To nie, po dziadku Rafał ostatnio kupił. Amen. Bo dziadek kiedyś miał starą konną, ale Rafał jakby mały, to ją zepsuł i dziadek musiał Amazonę kupić. Rafał bawił się, nie mi się zepsuło. I tam jest sopa stara po dziadku. Tam nie. Co to jest? To? Tak. No to? Tak, co to jest? Bo ja nie wiem, bo pierwszy raz. To jest sopa po dziadku, do której można chyba wejść. Tak, można oczywiście. W wolnym domku, moim domku i wszystko można robić tą sopę. No pusto. Pusto, na razie tu nie ma. Jak będziemy się rozwijać, to tutaj coś się pojawi. Jakieś narzędzia, łopata, taczka pojawi się, widły, wiadro. Jak wy będziecie chętni do oglądania. No to... Aleluja, jedno foru.
podcast. Jeszcze sprawdzę coś, bo chciałem, żeby na po pracy polowe zrobić. Tu jest cina cukrowa. Pole numer 6 mógłbym kupić, to jest słoneczny. Pole 18. Owiec. Możemy Rafał owiec kosić. Powiedz, widzę, co będziesz kosił. Owiec. Będę mu kosił owiec. Pole 13. Tam na polu 13 farmingu 9 miałeś kukurydzę, tam kusiłeś ostatnio. I Rafał musi wyjechać bizonem. Ja jestem menadżerem Rafała. Pomagam mu grać i nauczę. Ławcze. Papierosy zapłacisz. Dziękuję. Kader ma tam obok, po lewej stronie. Wiem. Mów widzą, co nie zrobię. Będę mu podczepiał header do bizona. Powiedz, że to pierwszy odcinek. To jest pierwszy odcinek, tak wy proszę dużo łapek do w górę i tak myślę, czy jeden, a nie tylko tak siedzieli jak te kury na grzędach. Jak wygląda swoje odcinki, co ja wysyłam? Ja myślałem, że trzeba oglądać, nie? No. Do końca oglądasz? No, od początku do końca. Aha. Żeby poprawnie się oglądało. Dobra, gdzie on trafił? Na pole numer 9. Tam gdzie kukurydzę kosiłeś w 9. Wiesz, tutaj gram pierwszy raz, wiesz? Wygrałem pierwszy raz, bo pospalimy 9. Bo to cała mapa, tylko w stylu parminga 19 zrobione. To każdy dobrze idzie. Nulka jest tu, pomyliła mi się. Synatka, sorry. Bo za dużo myślę. Nie myśl, bo zostanę myśliwy. Musisz tak jechać. Tak i tak. Prosto, potem skręcić i tak. Tak i tak. Albo do tyłu chcesz jechać, będziesz miał już szybciej. Ja gumę jem, przepraszam. Nie glami. A się glami, to się je gumę. Bo to jest poprawne jedzenie gumy. Mogę ci dać skosić te pole. Będę ciekawy. Rośnie. Na razie tu, jak rośnie, to odstaw 14, nie? Tutaj do zbioru 14, bawełna. Tu mógł Rafał spryskać pole. Weź zaparkuj kombajna. No ja coś nie sprawdziłem tego. Rafał, jesteś gotowy? Powiedz panie. Tak, ja jestem gotowy. Tak! Jezu! Wygrasz? No to mam 5 minut, wychodzimy, no to wychodzimy, ja? Dobra, powiedz widzą kończymy. Kończymy do następnego... nie wiem. Do następnego odcinka. Na razie widzowie, bo pożegnij się. Hello, fotos. Na razie fotos. Ale w tam... no... Kończymy was, nie widzowie, bo pole zepsuło nam pracę, bo pole jeszcze nie urosło na razie. Zobaczcie w kolejnym odcinku, była dzisiaj prezentacja, nara.